Wada resztkowa jest to wada, która zostaje po korekcji wzroku, która w większości przypadków była zaplanowana. Na przykład pacjent, który ma minus 10 dioptrii, ale nadaje się laserem do korekcji powiedzmy 7 dioptrii, będzie miał wadę resztkową około 3 dioptrii. Są pacjenci, którzy nie życzą sobie, korekcji wzroku za pomocą soczewek fakijnych. W takim wypadku zostawiamy wadę resztkową trzech dioptrii. Możemy mieć tak samo wadę resztkową, która została niezaplanowana. Korygujemy wadę za pomocą lasera na przykład trzy dioptrie krótkowzroczności w połączeniu z trzema dioptriami astygmatyzmu i zostaje nam na przykład jedna dioptria astygmatyzmu i to też jest nieplanowana wada resztkowa. W takim wypadku Planuję odczekać kilka miesięcy, od 4 do 6 miesięcy. Jeżeli mamy tutaj odpowiednią grubość tkanki, proponuję poprawę takiej wady resztkowej, aby pacjent widział według swojego życzenia bez okularów.